Wspólnie z Genią nocujemy dzisiaj u Mohammada. Ten dzisiaj idzie do Mohammada. Jest to wioska w górach, więc czasami jest troszkę ciasno, ale znośnie. Dzisiaj robię dzień odpoczynku, drugi dzień w trakcie ponad 20 dni jazdy. Wylądowałem w berberyjskiej wiosce o trudnej do wymówienia nazwie. Jak widać, pogoda sprzyja odpoczynkowi, bo są chmury nisko, kilka krople deszczu nawet spadło. A tu stoi Genia, a za nim jest dom Mohammada, w którym dzisiaj śpię. Bardzo fajny nocleg, bardzo czysto. Jedzenie w bardzo przyzwoitej cenie, także nie ma sensu nawet do sklepu chodzić. A tak wygląda berberyjska wioska o trudnej do wymówienia nazwie.